troszkę świętujemy, z tą większą przyjemnością, że kilka dni temu niejaki pan Lewandowski napisał tak. To i tak o minutę za dużo z tym kościelnym lisem. Tylko Bryza Kartuska może go uratować. Jeżeli myślał pan, skończ pierdolić głupoty, i to mi chciał pan napisać, panie Romanie, staropolskim nawzajem i nawzajem, jak to się pięknie życzyło. Żegnam się również z panem. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia. Minuty od samego początku były robione po to, żeby pokazać Szymona po całości. A skoro już jesteśmy przy edukacji i równych szansach, to poznajcie Iwę. Iwa jest... Hi, Iwa. Hi, dzień dobry. Iwa jest naszą kasiską wychowanką, ale jest też już teraz dumną studentką medycyny w Polsce. Te poszczególne fragmenty, takie swego rodzaju tabletki ze słów, pokazują absolutnie wszystko. Ten skurwysyn, już mówiąc zupełnie wprost, przepraszam, nie mogę się powstrzymać, który doprowadził do całego tego cierpienia, który doprowadził do wszystkich tych łez, który winny jest tym wszystkim, łzom tym wszystkich dzieci, które dzisiaj widzieliśmy, powinien smażyć się w piekle za to, a zanim będzie się smażył w piekle, to powinniśmy mu, tak jak powiedziałem, uciąć te jego lepkie ręce, sięgające po nie swoje przy samych jajach, żeby nigdy nie przyszło mu do głowy powtarzać tego typu ruchów. Szymon faktycznie dopuszcza nas bardzo daleko. Czyński mówi, że w tym Nowym Ładzie to będzie wreszcie sprawiedliwość podatkowa. Tak, Marysiu, ale mnie przestraszyłaś. Ojejku, kochanie, jak ty mnie przestraszyłaś. Myszko, muszę skończyć nagranie, dobra? Skończę nagranie i zaraz do ciebie przyjdę, dobra, myszeczko? A co chcesz mi powiedzieć, skarbie mój? Co? Mancia weszła, parowała nagle z bardzo ważnymi pytaniami, więc musiałem je na chwilę ogarnąć. Minuty pokazują też wprost miejsca, w których się różnimy. Musimy się w tym kraju zmieścić wszyscy. I dlatego referendum to mniejsze zło. To nie raj, to nie ideał. To mniejsze zło, do którego musimy się po prostu do tej myśli przyzwyczaić, bo inaczej tego problemu nie rozwiążemy. I za chwilę Przyłębska z Morawieckim opublikują to orzeczenie i dopiero będziemy w czarnym, wiadomo jakim miejscu, kiedy to ich, pożal się Boże, rozstrzygnięcie zacznie obowiązywać. Czyli po prostu możemy zobaczyć, z czym się zgadzamy, a z czym nie. Od samego początku mówimy o tym otwarcie, nie kokietujemy, nie kombinujemy, nie robimy takich rzeczy, jak dzisiaj słyszymy z kręgów od niektórych po tej stronie, że 23 ok, ale my możemy poczekać też i na 27, bo dla mnie taki komunikat to jest zdrada stanu po prostu. Jeżeli się idzie do polityki, to idzie się po to, żeby wziąć odpowiedzialność. Odpowiedzialność bierze się w ten sposób, że sprawuje się rządy. To bardzo szczery obraz, bo w wypadku tego człowieka inna opcja nie wchodzi po prostu w rachunek. Jeżeli dzisiaj okłamywałbym was, że mnie to nie rusza, nie zasługiwałbym na nawet jeden wasz głos. Umówiłem się, idąc do polityki, że będę z wami szczerym. I jestem szczery. Mówiąc wprost, jesteśmy dziś w stanie zapewnić Rzeczpospolitej człowieczeństwo bez nieludzkiego traktowania tych małych dzieci, których zdjęcia obiegają dziś internet. Jesteśmy w stanie być ludźmi. Kto go poznał choć trochę, ma tego pełną świadomość, to takie naturalne przełożenie. Oni się świetnie bawią za nasze pieniądze. Oni się świetnie bawią i oczywiście myślą, że my jesteśmy takimi idiotami, że jak kupią sobie pan Obajtek i inni jeszcze parę billboardów i tu porozwieszają, na których będzie wielkie hasło, jest zajebiście, to my w to uwierzymy, dlatego że to będzie na billboardzie. Czy wy naprawdę jesteście debilami? Bezkompromisowość to jedna z jego cech. A wiecie, co to znaczy? Widzę przecież wyraźnie, że niektórym po tej stronie odpowiada państwowa posada bycia członkiem opozycji. Oni niczego więcej w życiu nie chcą. Oni bardzo by chcieli, żeby zostało tak, jak jest. Dostajemy pieniądze z państwa, bo przecież subwencja leci, o nic się nie musimy starać, o nikogo zabiegać nie musimy, będziemy dalej krytykować PiS i jakoś przejedziemy. Nie w 23, to w 27. Minuty to też obalanie różnych bzdur na temat Hołowni. Czyli za czyn, który zarzucili mi współpracownicy Zbigniewa Ziobro w tym raporcie, grozi mi 2 lata pierdla, przepraszam, odsiadki. Ziobro mówi, wsadzimy do więzienia, dlatego że ośmielił się powiedzieć coś przeciwko Gądeckiemu. Biedroń z drugiej strony opowiada o tym, że ja powinienem odejść z polityki, bo ja to z tym Gądeckim i z całą resztą trzymam. Czyli gdzie ja w zasadzie jestem? Otóż jestem dokładnie w tym miejscu, w którym powinienem być i w którym chcę być. Pomiędzy jednym a drugim fundamentalizmem, pomiędzy jedną a drugą obsesją, pomiędzy tymi chorymi sporami, które dzisiaj targają Rzeczpospolitą i robią z niej parodię państwa. Wszystkim oglądającym i udostępniającym te odcinki bardzo dziękuję, to ważna rzecz, ale jak wiecie, przed nami jeszcze długa droga.
ma być rząd, który czeka na swoją kolej, a więc rząd, który ma uzgodnione plany rządzenia, który umie ludzi porwać wizją. Ja będę apelował i będę próbował jakoś przekonywać kolegów z tej strony sceny politycznej, że to jest ten czas, żeby wyjść, skonfrontować nasze wizje, pokazać Polakom wizję, jaką mamy, że to jest czas konkurencji na programy. My się akurat jej zupełnie nie boimy. Niektórych irytuje zawartość tego cyklu, ale to wiele mu. Nie ma powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem. PiS trzeba odpędzić od władzy. Ale nie ma powrotu do 2015. To nie ma być grupa rekonstrukcyjna, to co powstanie z czasów rządów Platformy i PSL-u. Nie ma takiej możliwości. My, Polska 2050, jesteśmy autonomiczną siłą polityczną. Nie jesteśmy i nie będziemy niczyim podwykonawcą, żerantem niczyich politycznych kredytów. Będziemy, i to też zapowiadam, odpowiedzialnym partnerem. I to nie jest klasyczna różnica zdań. To raczej ostrzał z fortecy. Skupię się na jednym środkowym zdaniu pani wypowiedzi, a co panu PiS złego zrobił? Mnóstwo rzeczy mi zrobił. Zrobił mi burdel w podatkach, doprowadził do takiego zarządzania pandemią, że zginęło prawie 200 tysięcy moich rodaków, pokłócił nas z całym światem i z fanami Putina biesiaduje w Paryżu albo w łazienkach, a za chwilę na Putina wyrzeka, że na Ukrainę najeżdża. To jest, PiS zrobił mi to złego, że przespał w pieniądze ze zmiany klimatycznej albo przeżar, że kradnie, że wsadza swoich pociotków we wszystkich możliwych spółkach, żeby kupić głosy, kupcząc naszymi wspólnymi pieniędzmi. Dobrze to chyba opisał profesor Bralczyk, który niedawno powiedział, że przekaz Szymona jest tak oczywisty i uniwersalny, że trudno się z nim nie zgodzić. Tyle tego skomplikowanego świata do obrobienia. Czy my się naprawdę dzisiaj musimy zajmować Kaczyńskim, wojnami na opozycji, wojnami w koalicji i różnego typu innymi pierdłami, które tak naprawdę nie mają kompletnie żadnego wpływu na nasze życie, a wykrwawiają nas tak, że nie jesteśmy w stanie tej energii poświęcić na rzeczy, które są naprawdę ważne. No i na koniec, żeby nie było, podziękowanie dla tego pana.